Wyłudzenia i oszustwa, coraz więcej przestępstw gospodarczych, także na Podkarpaciu. Dziecko w walizce, próba nielegalnego przewiezienia przez granicę, 8-latka. Nielegalna plantacja konopi indyjskich zlikwidowana przez policjantów i bieszczadzkich pograniczników. Konrad Dudek, zapraszam na aktualności. Zaczynam od zatrzymania przez policję 46-letniej mieszkanki Rzeszowa, która w ciągu roku wyłudziła ponad 170 tysięcy złotych od różnych firm ubezpieczeniowych. Teraz grozi jej do 8 lat więzienia. Nie jest to odosobniony przypadek, bo liczba przestępstw gospodarczych rośnie. Chodzi o pojedyncze oszustwa, ale też tak zwane karuzele VAT-owskie i piramidy finansowe, na których grupy przestępcze zarabiają miliony złotych. Prokuratura zarzuca 46-letniej mieszkance Rzeszowa szereg oszustw na szkodę firm ubezpieczeniowych. Wiadomo, że kobieta działała przez rok. W tym czasie wyłudziła ponad 170 tysięcy złotych. Wpadła dzięki czujności pracowników jednego z towarzystw. Podejrzana podpisała na terenie miasta Rzeszowa za pośrednictwem agentów firm ubezpieczeniowych szereg umów od następnie nieszczęśliwych wypadków. W ten sposób, że posługiwała się danymi adresowymi i osobowymi innych osób. Następnie po zawarciu takiej umowy zgłaszała się do placówki medycznej i w oparciu o te same dane, czyli adresowe i osobowe, uzyskiwała zaświadczenia o doznanych urazach. Komplet dokumentów przedkładała do firm ubezpieczeniowych z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Większość firm pieniądze wypłacała. 46-latka usłyszała zarzuty i od kwietnia przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. A to nie jedyny taki przypadek. W maju ruszył proces 28-letniego absolwenta prawa, który proponując zakup papierów wartościowych z obietnicą 30-40% zysków oszukał kilkadziesiąt osób na ponad 2 miliony złotych. Jak wynika z policyjnych statystyk, w Polsce, także na Podkarpaciu, rośnie przestępczość gospodarcza. Jej zwalczaniem zajmuje się m.in. specjalny wydział Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Rośnie wykrywalność, czyli lepsza jest praca policji w tym zakresie. Po drugie, możemy tutaj mówić o pewnym rodzaju społecznej akceptacji dla tego typu form przestępczości, bo o ile przestępczość kryminalna jest powszechnie potępiana jako czyn naganny, o tyle przy przestępczości gospodarczej mamy do czynienia czasami z relatywizowaniem. Traktuje się tak na przykład przestępczość podatkową. Tymczasem takie działania to łamanie prawa, a dodatkowo aż 60% budżetu państwa to właśnie wpływy z podatków, takich jak akcyza czy VAT. Rozbicie takiej grupy przestępczej i postawienie jej członków przed sądem zajmuje nawet kilka lat. Nie tylko dlatego, że zgłoszcza setek tysięcy legalnie działających firm, policjanci muszą wyłuskać te, które łamią prawo. Także dlatego, że przestępcy wykorzystują coraz bardziej skomplikowane mechanizmy. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy z klasycznej karuzeli podatkowej, w której występuje cztery firmy typu znikający podatnik, spółka wiodąca, bufor i broker, przeszliśmy do etapu karuzel VAT-owskich, kiedy tych podmiotów występujących w karuzeli VAT-owskiej jest kilkadziesiąt czy kilkaset. Zwalczaniem przestępczości gospodarczej zajmuje się też Centralne Biuro Śledcze Policji. W lutym funkcjonariusze z rzeszowskiego CBŚP rozbili zorganizowaną grupę, która przez 3 lata wyłudzała VAT z fikcyjnej sprzedaży luksusowych zegarków. Członkowie grupy wykorzystywali podmioty gospodarcze, przedstawiając im jedną partię towaru, która służyła do zawarcia kilkuset transakcji. Jak ustalono, zegarki te nigdy nie opuściły terenu Polski. W zamian za przepuszczanie przez swoją firmę prowadzący działalność gospodarczą otrzymywali od 5 do 10% z wyłudzonego VAT-u. Jak się okazało, równie fikcyjne jak eksport były same zegarki, które okazały się podróbkami. W sumie grupa oszukała w ten sposób Skarb Państwa na ponad 1 000 000 złotych. Skala takich oszustw jest ogromna. CBŚP w ubiegłym roku rozpracowywało 341 grup przestępczych zajmujących się przestępczością ekonomiczną. W wyniku działań policji zabezpieczono mienie na kwotę ponad 335 milionów złotych.
Szokujące odkrycie celników podczas kontroli bagażu w pociągu relacji Kijów-Przemyśl. 50-letnia mieszkanka Ukrainy próbowała przemycić przez granicę dziecko, ukrywając je w walizce. 8-letni chłopiec prawdopodobnie w takich warunkach podróżował przez ponad pół godziny. Kobieta posiadała paszport biometryczny uprawniający ją do przekroczenia granicy bez wizy, ale takiego dokumentu nie miał jej syn. Jedna z walizek tej kobiety znajdowała się tuż obok niej, natomiast pozostałe bagaże w luku bagażowym. Kobieta nie chciała pokazać tej walizki do kontroli. Rozsunęła suwak jedynie na kilka centymetrów. Zaczęła także nerwowo upychać odzież, która wystawała z tej walizki. Po dokładnej kontroli nasi funkcjonariusze zauważyli, że pod odzieżą znajduje się dziecko. Był to 8-letni chłopiec. Chłopiec został wyjęty z tej walizki, natomiast kobieta cały czas utrudniała wyjęcie tego chłopca z bagażu. Chłopiec był rozpalony, rozgrzany. Natychmiast na teren przejścia granicznego, przejścia kolejowego została wezwana karetka pogotowia. Kobieta została poinformowana o tym, że konieczne jest zbadanie chłopca, natomiast odmówiła tego badania. Dalsze czynności zostały przekazane do prowadzenia funkcjonariuszom Straży Granicznej. Natomiast legalnie w ramach ruchu bezwizowego polsko-ukraińskie przejścia graniczne na Podkarpaciu przekroczyło już 8,5 tysiąca Ukraińców, którzy mogą przyjeżdżać do Polski w celach biznesowych, turystycznych i rodzinnych na 90 dni w okresie 180 dni. Mogą w naszym kraju podjąć pracę albo wyjechać dalej na teren Unii Europejskiej. Ruch bezwizowy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych obowiązuje od północy z soboty na niedzielę. Ukraińcy mogą wjechać do Polski pod warunkiem, że posługują się nowoczesnym paszportem biometrycznym, ale muszą mieć też zagwarantowane finansowanie pobytu. To 300 zł na pierwsze 3 dni i 75 zł na każdy kolejny. Pogranicznicy szczegółowo sprawdzają też, czy Ukraińcy podali prawdę, określając cel i warunki swojego pobytu w Polsce. W zależności od celu podróży, jeżeli jest to cel turystyczny, to sprawdzamy, czy są rezerwacje w hotelach. Jeżeli ktoś mówi, że jedzie na imprezę kulturalną, sprawdzamy, czy są zaproszenia od instytucji bądź też od osób prywatnych. Te wszystkie dokumenty są szczegółowo przez nas weryfikowane. Ukraińcy, których spotkaliśmy na przejściu granicznym w Medyce, są zgodni, że ruch bezwizowy zbliża ich do Europy i daje zupełnie nowe szanse. Dla Ukraińców to ważne pojechać do pracy. U nas jest mała zapłata. Moja córka ku Warszawie na pracę z mężem i dobrze płaci, i dobrze pracuje, i wszystko dobrze. Nawet najniższe wynagrodzenie w Polsce jest znacznie wyższe niż średnia pensja na Ukrainie. Średnia na Ukrainie 3,5 tysiąca hrywnów, to jest mniej więcej 150 dolarów, nie? No to w Polsce niech pani przeliczy złotówkę na dolary, jak to wychodzi. To jest 4 emerytury, czy jak tam u was to się nazywa. Albo więcej. Zarobkowe wyjazdy to więc nie nowość. Teraz sezonowych pracowników może być więcej, ale jest też ryzyko, że Ukraińcy pojadą za pracą dalej na zachód. Obawiają się polscy plantatorzy i sadownicy. Nie byłby kto pracować, nie? U nas w sadach na polu, nie? Jakby nie Ukraińcy. Straż Graniczna przewiduje, że wielu Ukraińców przekraczających granice w ramach ruchu bezwizowego wyjedzie do Czech i Włoch, bo to już cel ich zarobkowych wyjazdów. Choć praca dla Ukraińców jest też w Polsce. Bo na każdym jednym autobusie reklama do pracy. Polaki jadą dalsze, nasze do was. Ruch bezwizowy nie spowodował rewolucji na przejściach granicznych na Podkarpaciu, mimo że pogranicznicy przewidują, że liczba podróżnych wzrośnie o 10%. Myślimy, że czas odprawy się skróci, ponieważ my do tej pory musieliśmy sprawdzać wizy w systemie VIS. Teraz pozostaje nam tylko sprawdzenie paszportu i te dodatkowych dokumentów, więc teoretycznie czas naszej odprawy powinien być krótszy. Nie oznacza to, że przed granicznym szlabanem nie będzie kolejek. Są, bo bardzo dużo podróżnych przekracza granicę w ramach małego ruchu granicznego, przyjeżdżając na zakupy do Polski. Gdy niektórzy próbują omijać kolejkę, dochodzi do awantur. Ukraińcy niezmiennie skarżą się na długie oczekiwanie. Uważam, że trzeba oznaczyć nie Unia, a Afryka. W ciągu jednej doby na polsko-ukraińskich przejściach granicznych na Podkarpaciu pogranicznicy odprawiają średnio około 40 tysięcy podróżnych. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali ogromną plantację marihuany. Zabezpieczyli też narkotyki o wartości aż 12 milionów złotych. Policja!
To była jedna z najlepiej zorganizowanych nielegalnych upraw konopi indyjskich w Polsce. Na jednej z posesji w miejscowości Chybie w powiecie cieszyńskim zbudowano mieszczącą się na dwóch poziomach plantację, wyposażoną m.in. w specjalny system oświetlenia, nawadniania i wentylacji, pozwalający na szybszy wzrost roślin. Jak ustalono, przestępcy zainwestowali w uprawę około 2 milionów złotych, ale zyski miały być wielokrotnie wyższe, bo z 2,5 tysiąca krzewów konopi można było uzyskać aż 700 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 11 milionów złotych. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli też 65 kg gotowych już narkotyków o wartości ponad 1 000 000 złotych. Zatrzymano 42-letniego obywatela Niemiec, który miał być właścicielem plantacji, oraz dwóch jego polskich współpracowników. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia. W Przemyślu rusza program Przemyślana Działka. To możliwość obniżenia kosztów budowy domu dla wszystkich zainteresowanych taką inwestycją oraz szansa na to, że wyludniający się Przemyśl zyska nowych mieszkańców. To nie koniec oferty gruntowej miasta. Za symboliczną kwotę można też kupić pasy ziemi przed posesjami przylegające do dróg. Program Przemyślana Działka to szansa na zakup działki pod budowę domu nawet z 80% bonifikatą. Miasto proponuje ulgi na grunty należące do gminy miejskiej. Takie znajdują się m.in. tu, przy ulicy Fabrycznej, gdzie domy już budują właściciele prywatnych działek. To jest rozłożone na kilka lat. W pierwszym etapie, zamiast sprzedawania prawa własności, chcemy zaproponować zainteresowanym sprzedaż gruntu pod budowę domu jednorodzinnego w trybie użytkowania wieczystego za 15% wartości. Następnie po zakończeniu procesu inwestycyjnego, a więc po wybudowaniu domu, ta osoba będzie mogła wystąpić z wnioskiem do prezydenta o sprzedaż prawa własności. I to z 95% bonifikatą. W efekcie stanie się właścicielem gruntu za 20% jego wartości. Za każdym razem decyzję o udostępnieniu działek w takim trybie podejmuje Rada Miasta. Na ostatniej sesji podjęła decyzję o 8 takich działkach. Na kolejną sesję jest przygotowana kolejna taka uchwała. To nie jest autorski pomysł Przemyśla, a podpatrzony w innych gminach. Wszędzie spotkał się z dużym zainteresowaniem. To jest jeden z pomysłów, jak zatrzymać mieszkańców w Przemyślu, bądź też jak sprowadzić tych, którzy w tej chwili w Przemyślu nie mieszkają. Budują się albo mieszkają w terenach okolicznych, a pracują w mieście, z tego miasta korzystają na co dzień. Ale nie płacą tu podatków. Miasto w ten sposób chce sprzedawać działki także przy ulicach Pastera, Sobótki i Krakusa, a o domu dla rodziny marzy wielu mieszkańców tych okolic. Może w najbliższym czasie, a jak nie w najbliższym, to miejmy nadzieję, że w przyszłości. Miasto liczy, że dzięki ulgom zainwestują tu także ci, którzy kiedyś wyjechali do pracy za granicę. Wolałbym być w Polsce, wiadomo, no ale niestety sytuacje takie są, jakie są w dzisiejszym życiu, że trzeba jechać za pieniądze. Przemyślana Działka to nie jedyna gruntowa propozycja Przemyśla. Niedawno radni zdecydowali, że za symboliczną kwotę można wykupić pas ziemi między posesją a drogą. To jest wyjście naprzeciw mieszkańcom naszego miasta, którzy niejednokrotnie zwracali się z prośbą o wykup takich gruntów, ale po dokonaniu operatu szacunkowego cena tych nieruchomości przerastała ich możliwości finansowe. Teraz opłata za taką ziemię będzie niewielka, a korzyści mają być po jednej i drugiej stronie. Miasto nie będzie musiało wydawać pieniędzy na utrzymanie takich gruntów, ich koszenie czy odśnieżanie zimą, a właściciele będą mieć większe działki. Wcześniej radni przyjęli jeszcze jedną podobną uchwałę. Gwarantuje ona możliwość wykupienia z dużym upustem ogródków komunalnych i placów przylegających do budynków wspólnot mieszkaniowych. 13 drużyn z Polski i Ukrainy wzięło udział w turnieju piłkarskim o Puchar Marszałka Sejmu RP i Puchar Ministra Sportu. Rozgrywki zorganizowano na stadionie sportowym w Choryńcu-Zdroju. W rozgrywkach Zdrój Cup wzięli udział zawodnicy w wieku od 13 do 18 lat, reprezentujący amatorskie kluby z województw podkarpackiego i świętokrzyskiego, ale też z Ukrainy. Między innymi z Choryńca, Baszni, Tomaszowa Lubelskiego i ukraińskiego Łódzka. Organizację turnieju dofinansowało Ministerstwo Sportu z przekonaniem, że to bardzo dobra inwestycja.
to, co tutaj pokazujemy w Choryńcu, ten turniej piłkarski, jest tym elementem sprawdzenia tego, że my tylko, przede wszystkim w młodzież i w dzieciaki, bo to jest przyszłość. Przyszłość zarówno amatorskiej piłki nożnej, tak jak w przypadku tego turnieju, jak i zawodowej, kiedy w dniu dzisiejszym otwieramy Mistrzostwa Europy młodzieży do lat 21 i to są przyszli następcy. Rozgrywki trwały od 9 do 17, a ich organizatorem, podobnie jak całego towarzyszącego turniejowi pikniku, było Stowarzyszenie Rota. Młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt z OSP Wrocławówce koło Rzeszowa pojedzie na Olimpiadę Pożarniczą do Austrii. Zaszczyt reprezentowania Polski druhny wywalczyły, zdobywając wicemistrzostwo kraju w zawodach sportowo-pożarniczych. W młodzieżowej drużynie pożarniczej w Wrocławówce jest 10 dziewcząt w wieku od 11 do 16 lat. To uczennice miejscowych szkół, które strażacką pasję często przejęły od swoich najbliższych. Na razie są za młode, żeby jeździć na akcje ratownicze. Każdą wolną chwilę poświęcają jednak na doskonalenie zawodowych umiejętności. Podoba mi się ta i rywalizacja sportowa między drużynami, która nie jest taka oczywista. Nie jest to tylko bieg, ale musimy wykazać się czymś więcej. Ostatnie miesiące dla młodych strażaczek z Wrocławówki były pasmem sukcesów. Wygrały zawody gminne, powiatowe i wojewódzkie. Na ogólnopolskich zostały wicemistrzyniami kraju. Dzięki temu mogą teraz pojechać na pożarniczą olimpiadę w Austrii. Dlatego zespół od wielu tygodni pilnie przygotowuje się do tego wyjazdu. Trzeba naprawdę się spiąć, zegrać i właśnie ćwiczyć cały czas, ćwiczyć do perfekcji. Pod okiem dwóch opiekunów dziewczyny trenują na torze przeszkód. Ćwiczą m.in. szybkość łączenia strażackich węży i precyzję kierowania strumienia wody do celu. Szybkość sama w sobie jest ważna, bo im szybciej, tym lepiej. Ale jeżeli się zrobi szybko, a nie zrobi się dokładnie, to będą karne i to tak naprawdę wyjdzie gorzej, niż byśmy zrobiły wolno. Strażacka olimpiada w Austrii rozpoczyna się 8 lipca. Weźmie w niej udział kilkadziesiąt drużyn z całego świata. Polskę poza zespołem z Wrocławówki reprezentować będą także 3 inne drużyny dziewcząt i chłopców. Nastawienie się liczy ogólnie, żeby wygrać. No może nie wygrać, bo bądźmy realistami, są tak drużyny mocne, że no ale myślę, że w czołówce się znajdziemy. Wyjazd zespołu na olimpiadę to koszt kilkunastu tysięcy złotych. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wrocławówce to kwota nie do udźwignięcia. Pomógł jednak samorząd gminy Boguchwała, marszałek województwa i wojewoda podkarpacki. W Rzeszowie trwa 13. edycja festiwalu Karpatia. Dziś najważniejszy dzień dla wykonawców, którzy zakwalifikowali się do finału, czyli przesłuchania zespołów i solistów. Na rynku w Rzeszowie są już Ilona Małek i Marcin Pawlak. Powiedzcie zatem, skąd w tym roku przyjechali uczestnicy finału, bo wiem, że nie tylko z Europy. To prawda, Konradzie. W tym roku na tej scenie zaprezentuje się 17 wykonawców z różnych krajów, m.in. z Rosji, z Czech, Słowacji, z Polski, ale będzie także wykonawca na przykład z Wietnamu, który zaśpiewa w swoim ojczystym języku. Są tacy, którzy stawiają tutaj pierwsze kroki, ale też tacy, którzy już brali udział w poprzednich edycjach festiwalu, jak na przykład Włoszka Federica Marinari. Czy tym razem sięgnie po zwycięstwo? Okaże się. No, to zobaczymy, ale to z pewnością jeden z najwytrwalszych zagranicznych gości festiwalu Karpatia. Warto wspomnieć o tym, że w sumie w tym roku na ten 13. festiwal zgłosiło się prawie 300 wykonawców z 18 krajów, a więc festiwal, rzeszowski festiwal jest znany nie tylko w kraju, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Powiedzmy, o co powalczą wykonawcy, a powalczą o 15 tysięcy złotych, to są pieniądze na rozwój kariery, a więc na przykład na nagranie płyty i oczywiście statuetkę. Wezmą również udział w przyszłorocznej edycji festiwalu. Dzisiejszy dzień to dzień walki, to ten dzień, kiedy odbywa się koncert konkursowy, przesłuchania konkursowe tutaj na rzeszowskim rynku, ale także prezentują się młodzi artyści z Centrum Sztuki Wokalnej, a także tradycyjnie już jak co roku podczas festiwalu Karpatia. Ten pierwszy dzień na rynku to dzień, kiedy odbywa się spektakl wokalno-muzyczny, tak to się nazywa, co roku przygotowywany przez Annę Częczek i jej uczniów. W tym roku tematem tego przedstawienia są filmy. Polskie filmy i piosenki z tych
filmów. Ten spektakl także dziś na zakończenie, ale samym zwieńczeniem dzisiejszego pierwszego dnia festiwalu będzie ważne ogłoszenie dla tych, którzy startują w konkursie. Tak, poznamy laureatów tegorocznego festiwalu, choć nie dowiemy się jeszcze, które miejsca zajęli. Ogłosi to zaraz po spektaklu przewodnicząca jury Dorota Szpetkowska. Trzeba powiedzieć, że w jury zasiadają zarówno dziennikarze muzyczni, jak i artyści, między innymi Marek Kościkiewicz i Janusz Radek, który jest gwiazdą jutrzejszego dnia Festiwalu Karpatia. A jutro koncert finałowy, a także gwiazdy tegorocznego festiwalu, między innymi Janusz Radek, ale także Anna Cajzon, czyli laureatka Anna Cyzon, a laureatka ubiegłorocznego festiwalu Karpatia, więc no, warto pojawić się na rzeszowskim rynku. No i mamy nadzieję, że nie będzie padać, dlatego parasole oddajemy. Ja bym tego parasola tak szybko nie oddawała, bo nad nami jeszcze czarne chmury, ale miejmy nadzieję, że pogoda się poprawi. Oddaliśmy parasol. Przepadło. Nie ma parasoli, więc musicie sobie teraz radzić. Ilona Małek, Marcin Pawlak, dziękuję Wam bardzo. Weekend to także wielki finał Festiwalu Wiary. Jutro w Rzeszowie, Strzyżowie i Jaśle odbędą się uliczne spotkania ewangelizacyjne, a wieczorem koncert. Trwający od maja festiwal to niekonwencjonalny sposób ewangelizacji, która wychodzi poza mury kościołów. Dziś uczestnicy 5. Festiwalu Wiary spotkali się na rekolekcjach w rzeszowskiej hali na Podpromiu. Modlitwa przeplatała się z katechezami wygłoszonymi przez biskupa Grzegorza Rysia z Krakowa. Teraz trwa msza, której przewodniczy biskup rzeszowski Jan Wątroba. Festiwal Wiary to odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka o nowe formy docierania do ludzi z dobrą nowiną. Dlatego spotkania ewangelizacyjne w ramach festiwalu odbywają się z dala od tradycyjnych miejsc kultu. W Rzeszowie jego uczestnicy m.in. odmawiali litanie w centrum miasta na Okrągłej Kładce, zapraszając do wspólnej modlitwy przechodniów. Wczoraj natomiast wielotysięczna widownia wspólnie z ponad 200-osobową grupą wykonawców śpiewała podczas koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie. To niezwykłe połączenie nurtu muzyki chrześcijańskiej z takimi stylami jak rap, rytmy latynoamerykańskie i muzyka afrykańska. Kończymy to wydanie aktualności. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, na którą zapraszam w imieniu Klaudii Jasiewicz. Zapraszam też na kolejne serwisy informacyjne Telewizji Rzeszów. Do zobaczenia.